Cześć, witajcie z tej strony Rog, serdecznie w grę Farm Expert. Dzisiaj sobie skosimy kukurydzę. Jak wiecie, kupiłem taki oto kombajn. Niestety mam tylko jeden do wyboru. Nie możemy wybrać więcej, do kukurydzy po prostu nie ma ich. Mamy też jakąś śmieszną, długą, strasznie rurę do tego. Jak wiecie, mniej więcej on tak wygląda. Nie wiem, czy koło się da założyć, czy nie, bo nie testowałem. Co się stało? W ogóle to śmiesznie tylne koła, zobaczcie jaki ma skręt. Trochę zbyt mocny. No ale nic, zobaczymy jak tam się kosi. Tutaj mamy ogólnie zwierzęta nasze. Ta farma ze zwierzętami. Dobra, rozkładamy to. No, nie, przyczepa, wiesz. Czekajcie, bo muszę opuścić ją. Dobra, idzie. A rurę jakoś da się schować? Proszę, wstawić. Dobra, jest tutaj. Okej, mam podnoszenie. Także co, jedziemy. Nie wiem, jedynko... Co, jeszcze nie dojrzałe jest? Takie to będzie dojrzałe? Nie wiem, powiedzmy 15 sierpnia. Teraz musimy czekać. Powiem wam, że przy tym przyspieszaniu czasu warto sobie wyjść z pojazdu, żeby chwileczkę pochodzić, bo często jakby teksturka się nie aktualizuje w ten sposób. Nie wiem, spróbujmy może teraz. Nadal nie dojrzałe. Dobra. To nie wiem do którego. 30 może. Mam nadzieję, że teraz będzie dobre do zbioru. Idzie to? Aha, deszcz jest. To w ogóle nic na przyczepę nie leci, nie wiem czemu. No dobra, może chwilę poczekamy, może zaraz przestanie deszcz. Znaczy my mieliśmy czekać, to chyba było gdzieś tutaj. Nie widzę tego niestety nigdzie. Ale spróbujemy sobie może troszeczkę przyspieszyć czas. Czekać mamy sierpień. To musimy chyba teraz czekać, nie wiem. Dobra, 1 września. Także co, chwileczkę sobie poczekamy, widzę. Bo nam deszcz pada. Jak nie dojrzałe nadal? Kiedy to będzie dojrzałe? Powiedzmy 20 września. No dobra. Od razu teksturka inna. Ale żeby aż tak mocno się zmieniła. Co? Tak mniej więcej to wygląda. Czy ja wiem, teksturka? W miarę może być, ale to bardziej z daleka fajnie wygląda, bo tak z bliska średnio. Ale nie jest najgorsza. To troszeczkę powinno być bardziej tak do ziemi, 90 stopni robi sobie kąta, nie? Zobacz jak to jest dziwnie zrobione i tutaj nie ma... No, nie wiem jakich takich powiedzmy metalowych. Jakiś, nie wiem, jak to mam powiedzieć, opasek, ochraniaczy, nie wiem. Czy to być ogólnie kukurydzę. Wierzę, że troszeczkę potem zginę. Wy na pewno wiecie jak to dokładnie się nazywa. Co, na ziemię się wysypują?
Czemu to nie działa? A teraz będzie działać to czy nie? Czekaj, czekaj. Powiem wam, że troszeczkę dziwne. Ode mnie powinno być to wyżej. Nie w ten sposób. No ale okej, niech będzie tak. Możemy jechać dwójką? Ale szybko procenty lecą. A tutaj dosyć ciekawa animacja. Nie jest źle. Pod czym to było, nie to, nie to. Muszę sobie włączyć HUD aż. HUDR był, dobra. No i jedziemy. 30% mam. Także myślę, że w to jest powrotem i do krów pojadę to wysypać tam. Na pryzmę, zobaczymy jak tam będzie pryzma wyglądała. A w środku teksturka dosyć fajna. Nie jest zła. Kombajn już według mnie taki średni. Ta kabina jest strasznie szeroka, nie wiem czemu. Zobaczcie. Dobra, jedziemy. Ktoś może po przesiadkach jakiego zrobić po tym. Dobra, jest ok. 60%. Ładnie bardzo są tutaj efekty świetlne pokazane. Właśnie tam mamy mniej więcej słońce. Jakie to cienie daje fajne. No i on jak zrobiłem. Dobra, jedziemy teraz to do krów. Jeszcze może to tylko do tego mijaka poprawimy. W ogóle ten świat troszkę jest zaczep. Taki mega długi wycieczkarń. Jak wysypuł się na ziemię. Dobra, jedziemy, tylko nie wiem czy my nie będziemy się tego złożyć za chwilę. Dobra, jedziemy. Tutaj już się wycieczkarnia składa. Teraz silos, który... Myślę, że będziemy ten na środku. Ten po lewej, nie wiem, co to jest. To dosypie to, czy nie? Aż muszę to sprawdzić, gdzie to wysypało. Tutaj mamy ścieczka. Czemu jest tylko 1000? Chyba, że tu może sama trawa idzie. Ale to by napisało, że wysypuje na ziemię. Powiem, że dziwne, ewentualnie... Aha! Bardzo myślę, że tam sypaliśmy, a tutaj się pojawiało. Aż sobie podejdę zobaczyć. No nie wiem, chyba tutaj się pojawiało. Tak, nasiaczkę kukurydzianą.
No troszeczkę dziwne, że tam nie przyjmowało. Bo przecież z trawy też można robić kiszonkę. Dobra, rozkładam to. I jedziemy w pole. Podoba mi się tutaj ta szyba z pierwszej kamery, jak się błyszczy. O, omijaczek. Będę sobie jechał jednak z tej kamery, bo z pierwszej naprawdę jest mi niewygodny. Ile my jedziemy? Dwójeczka, trójko da radę? Czy nie? Nie. Cofnąć trzeba, omijaczek. I jedziemy dalej w pole. Dosyć sprawnie idzie te koszenie. Ciekawi mnie tylko jeszcze to, jak jest z tymi zwierzętami. No, dokładnie. Jak na ziemię się wysypują. O co chodzi? Jak na ziemię? Procenty niby przybywają, no to szczerze. Nie wiem, komunikat dla czy co? Ale powoli na to przyszedł, strasznie idą. No może w ten sposób. No i jedziemy. Dobra, idą teraz procenty. Nie wiem. Nie wiem, o co z tym chodziło. Już zwalniam. Dojedziemy do końca, ewentualnie jeszcze troszeczkę zaraz zmienimy sobie. No, teraz się zgodzę, że na ziemię się wysypywały. Czekajcie, zwolnimy, tutaj sobie zatrzymamy się w ogóle. No i jedziemy do przodu, zobaczymy jak to teraz będzie. Rozmiar jest chyba ok. Nie wiem, troszkę gra błędów jeszcze ma. Ciekawe jak działa kombajn. Czy da się troszeczkę może zakopać, jak to z ciągnikami było, czy jak? No, jeszcze 1% do 90%. Wrócimy tutaj w taki troszeczkę śmieszny sposób. Ale inaczej nie idzie tym nawracać. Tak się zastanawiałem, czy tutaj idzie pracownika, bo zobaczcie, gdzie to było. Aha, teraz on nie pokażę tutaj, bo nie jestem w domu, ale była taka opcja, że jakbyśmy mogli zatrudnić pracownika i sami odbierać od niego. Właśnie nie wiem, czy to się tyczy kombajnów zbożowych, czy też sieczkarnia. Jeśli ktoś z was grał w tą grę i wie, to może mi tutaj dać znać w komentarzu. Dobra, jest 100%. No i podjedziemy, zobaczymy jak teraz będzie. Na kamerze fajnie, z tyłu widzimy przyczepę. Dobra, jedziemy teraz na ten silos i zobaczymy. No teraz to bucha pod V. No, tutaj co to? Taka troszeczkę tekstura niezbyt fajna. A teraz zobaczcie, idzie ten silos w górę. Tutaj chyba poziomu ubijania nie ma, mi się wydaje. Zobaczcie, co się dzieje. Możemy sobie potem normalnie jeździć. A szkoda.
To jest to obiekt przenikalny, właśnie model cały, taki powiedzmy. Dobra, idziemy dalej na pole. Ciekawe, czy tu jest jakaś ograniczona pojemność. Czekać, tutaj chyba coś było. No i zobaczcie, mam teraz 21 ton. No to wszystko nam nie wejdzie na pewno. Chyba, że resztę zostawimy na przyczepy. Prawdopodobnie tak zrobimy. Ale 30 ton tutaj mieliśmy łącznie, to bardzo mało. Tutaj mamy to. Już mamy obornika, możemy więcej mieć. Albo nawozu. To jest chyba ciekły. Tak mi się wydaje. Biorę to. No, zobaczymy, czy to nam się zmieści, czy nie. Na raz. Jak na ziemię znowu? 20%. Jak na ziemię się wysypują? Nie wiem, o co z tym chodzi. No i elegancko teraz idzie. Nie mam tutaj żadnych błędów ani nic. 50% ponad. Powinno to wejść na jedną przyczepę. No i znowu. Plony się wysypują na ziemię. Nie wiem, co jest nie tak. Dobra, idziemy na wstecznym. Nie ma co, taki kawałek, to można cofnąć. Gniata to się? Gniata, zobaczcie. Chodźcie, przyjadę dla testu. No i o, jak elegancko. To jest fajne, że możemy wygniatać uprawy. Nadal na ziemię niestety się wysypują. Ale za chwilę będzie koniec tego oto pola. Po pole jest tego co będę niedużo. Zobaczcie, 80 hektara. Zobaczcie, jakie mam tutaj pole. 1,4, 1,1. Tutaj czekajcie, 0,8. To chyba na górze. Tutaj 2 mamy nawet hektary. Jakieś średnie po jego pole jest, a silos będzie pełny po jednym polu. Dobra, jedziemy to wysypać do krów. Dobra, sypie się, tutaj to było, tak? To się teraz aktualizuje, no, idzie.
Chyba wejdzie. No i równo 30 ton. Dobra, także to już jest 100%. Ja się będę z wami powoli żegnał. Jak wam się podobało, możecie stawić łapkę w górę, napisać komentarz, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku z Farm Expert. Ja to sobie potem poczytam, co wy napisaliście. I co, ja myślę, że będziemy się powoli żegnali. Także co, trzymajcie się, do kolejnego, cześć!